Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają. Każdy tam aktor niejedną gra rolę, bo siedem wieków dramat życia składa. W pierwszym więc akcie słabe niemowlątko, na piersiach mamki ślinie się i kwili. Następnie student z teką, zapłakany, z rumianą twarzą, jak poranne niebo. Ślimacznym krokiem wlecze się do szkoły. Potem kochanek, jak miech wzdychający, pisze sonety do brwi swej kochanki. To be or not to be? To wielkie pytanie. Jest li w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić pociski zawistnego losu? Czy też stawiwszy czoło morzu nędzy, przez opór wybrnąć z niego? Sen, śmierć. Umrzeć, zasnąć. I na tym koniec. And by sleep say we end a heartache and a thousand natural shocks the flesh is heir to. It's the consummation devoutly to be wished. To die. To sleep. To sleep. Perchance to dream. W tym sen cały. Jakie bowiem w tym śnie śmiertelnym marzenia przyjść mogą? Kiedy zrzucimy z siebie więzy ciała, to zastanawia nas. I to, czy to czyni tak długowieczną niedolę. O któż byś cierpiał pogardę i zniewagi świata? Krzywdy ciemiężcy, obelgi dumnego, z lekceważonej miłości męczarni, odwłokę prawa, butem władz i owe upokorzenia, które nieustannie cichej zasługi stają się udziałem. Who would father spare to grant and sweat under real life? Doubt, dread of something after death. Jesteś już panem Glamis i Kawdoru i tym zostaniesz, co ci obiecane. Tylko że twojej lękam się natury. Zbyt jest tkliwości ludzkiej pełna mleka, aby najkrótszą pogoniła drogą. Być wielkim chciałbyś, ambicje masz w sercu, ale ci słabość stoi na przeszkodzie. Chcesz zajść wysoko, ale chcesz uczciwie. Nie chcesz szachrować, a wygrać chcesz grzesznie. To, czego pragniesz, wołać Glamisie, to zrobić musisz, jeśli chcesz mnie posiąść. A czego raczej wykonać się lękasz, niż żebyś pragnął, aby się nie stało. Spiesz się, przybywaj. Abym mego ducha w twe uszy wlała, moich słów potęgą zdołała wszystkie zażegnać zawady, które od złotej dzielą cię obręczy. Twojemu czołu zda się, obiecanej wolą przeznaczeń i nadprzyrodzonych potęg pomocą. Gdy ksiądz dobrym uczynkiem poprzez swe kazanie, gdy piwowar swój produkt przed wodą chrzcić przestanie, gdy tylko część fortuny pan straci na krawca, gdy sądom nie za często umknie zbrodni sprawca, gdy do wznoszenia stosów utracimy zapał, gdy szlachta wyjdzie z długów, gdy zmilkną plotkarze, gdy w tłumie rzezimieszek z rzadka się pokaże, gdy lichwiarze ujawnią zyski i procenty, gdy rajfusz z dziwką kością ufundują święty, wtedy w królestwie Albionu nastanie zamęt, zaćmienie oraz zamieszanie. I kto dożyje, ujrzy w owej chwili, że ludzie będą na nogach chodzili. To proroctwo wypowie kiedyś czarodziej Merlin, bo ja żyję jeszcze przed jego czasami.